Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim państwa gościem w podcaście na celowniku jest Jan Wójcik. Witam, Janie. Witam, cześć, dzień dobry państwu. Przypomnę, Janek jest ekspertem Fundacji Security for Freedom, reprezentuje również magazyn Układ Sił i był już naszym gościem bardzo dawno temu. Nie wiem, czy Janku pamiętasz, że był to kwiecień 2022 roku w 18 odcinku pod tytułem. O Rosji, islamie, terroryzmie, koncepcji euroislamu. Powiedziałeś wtedy, że Putin jest takim farbowanym obrońcą islamu, takim farbowanym islamistą? Czy coś przez te grube miesiące, bo sporo się przecież działo nie tylko w Ukrainie, ale i na świecie, wygląda dzisiaj inaczej? Czy na pewne sprawy właśnie inaczej patrzysz? Inaczej byś już skomentował niż wtedy. Na, na co dzisiaj zwracasz uwagę? ta dualna gra Putina, to znaczy z jednej strony przedstawianie się zachodnim radykałom, w najczęściej skrajnej prawicy, jako taki obrońca konserwatywnej Europy przed różnymi zagrożeniami, poza takimi jak LGBT, ale też zagrożeniami właśnie związanymi z islamizacją, to z drugiej strony mocno też współpracujący z różnymi radykałami islamskimi, na przykład z Kadyrowem, który jest jego tak naprawdę namiestnikiem w Czeczenii i współdziała razem z nim w wojnie na Ukrainie. To jest kontynuowane. Tutaj pamiętam, wy potem jeszcze dyskutowaliście z doktorem Kacprem-Rękawkiem na temat właśnie tego zauroczenia zachodnich ekstremistów skrajnej prawicy, Putinem, gdzie, no można tu mu przyznać rację, że no, w pewnym momencie już się nie da jechać na tych dwóch torach, no bo w pewnym momencie widać, że. Gdzieś istnieje ta skrajna prawica, musi zobaczyć, że istnieje jednak inne podejście Putina do islamu czy do islamu radykalnego. Więc to się zmieniło. Z drugiej strony, no, pewne rzeczy są dalej rozwijane. To znaczy, na przykład, wtedy, jak rozmawialiśmy, nie wpadła mi w oko taka struktura w Europie działająca jak European Muslim Forum. To jest struktura osób związanych z organizacjami kiedyś islamistycznymi, bardzo chętna do współpracy z. Czeczenią, z Turcją, a z drugiej strony jeden z jej, ich liderów był, był posłem dumy partii proputinowskiej, więc te jakby działania Putina cały czas w tym celu, żeby może jak najwięcej namieszać w środowisku, stworzyć najwięcej różnych takich wpływów i tarć w Europie, to są dalej kontynuowane. Uznajesz pomysł Uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm za dobry, bo ja mam pewnego rodzaju taki dysonans, bo z jednej strony nie mówimy wprost, że jest to państwo terrorystyczne, że stosuje terroryzm i terror, tylko że sponsoruje. Przecież tych metod tak naprawdę wspierania terroryzmu jest wiele, bo samemu można pewne represje i pewne działania prowadzić, można wykorzystywać inne ośrodki i wewnątrzkrajowe, i zewnętrzne. Można różne grupy, można to robić pod oczywiście tak zwaną fałszywą flagą, można ich wspierać finansowo, logistycznie, organizacyjnie, no na sposobów milion sto, że tak się wyrażę. No i pytanie, czy tak naprawdę, kiedy uznajemy i to na arenie naszej narodowej, na arenie unijnej, na arenie natowskiej, czy tak naprawdę w tym momencie jeszcze w ogóle o czymkolwiek z nim możemy rozmawiać? No bo no przecież jesteśmy z tej kultury zachodniej, gdzie. Wyznaje się rzekomo tę zasady, że z toryzystami się nie dyskutuje. Pytanie, czemu to narzędzie miałoby służyć? Tak, bo prawdopodobnie jest to cel do osiągnięcia raczej jakiś środek do osiągnięcia jakichś celów, to znaczy wpływania, zamrażania kont, co i tak się dzieje tak? W, w związku z sankcjami. Więc pytanie, czemu to ma służyć? Tak naprawdę, bo w akademicką dyskusję tego typu, która jest cały czas przerabiana, wałkowana. Od czasów, po prostu od, od kiedy ten terroryzm znowuż stał się głośny, to znaczy czy, że terrorysta jednych jest bojownikiem o wolność drugich, to ja bym nie chciał wchodzić, nie, no bo, bo tutaj to jest w pewien sposób nierozwiązywalna dyskusja, więc czy to jest dodatkowe narzędzie, które można użyć przeciwko Rosji, to tak, nie, A, ale pytanie, czy, czy, czy będziemy mogli dalej negocjować? Też będziemy mogli, czy mogliśmy z talibami negocjować, to będziemy, będzie można, jak trzeba, będzie z Rosją negocjować, więc wtedy stworzy się jakieś pozory, jeśli trzeba będzie negocjować i powie się, że po prostu no, powstrzymała się od tych i takich akcji, i możemy rozmawiać dalej, więc trochę, trochę patrzę na to tak bardziej utylitarnie. Jeżeli jest potrzeba takiego narzędzia, to można użyć, ale sam do końca nie wiem, w jakim celu to jest robione. Okej, okay, zapytałem o to, bo oczywiście to też pewnego rodzaju uzupełnienie tego, o czym mówiłeś przed chwilą, ale z drugiej strony, tak naprawdę dzisiaj będziemy więcej mówić o terroryzmie, a właściwie antyterroryzmie. Bo przyczynkiem naszej rozmowy jest twój artykuł, który pojawił się na łamach portalu InfoSecurity 24. Artykuł pod tytułem Zasady Prewencji Antyterrorystycznej do Zmiany: Wielka Brytania wyciąga wnioski z wydarzeń w Manchester Area. Artykuł z 27 grudnia, więc powiedzmy, że względnie świeży, chociaż oczywiście w internecie czas biegnie troszeczkę inaczej. Ale pisałeś tutaj o tym, że właśnie. W związku z tym zamachem, który miał miejsce no już dawno, bo 5 lat temu, Brytyjczycy planują pewne, pewne zmiany, chcą w pewien sposób przerzucić niektóre z obowiązków na właścicieli zarządzających przestrzeniami publicznymi. Tak. Jeżeli rozmawiamy nawet niecałe dwa tygodnie po okazaniu się tego artykułu, to w porównaniu do okresu, jak długo to prawo jest, zostało zadeklarowane, że ono będzie wprowadzone i ono zostało wprowadzone, to trwało kilka lat, to nie jesteśmy specjalnie spóźnieni. To prawo wcześniej funkcjonowało w przestrzeni publicznej jako Protect Duty, czyli obowiązek ochrony. Właśnie wnioski co do zmiany pewnego postępowania w Wielkiej Brytanii. I całej koncepcji antyterrorystycznej zostały wyciągnięte z zamachu, jak wspomniałeś, Manchester Arena, ale jeszcze też Borough Market i London Bridge w tym samym roku. I zmiana dotyczy mniej więcej zdania sobie sprawy z tego, że służby nie są w stanie zadbać, zatroszczyć się same o obszary w Wielkiej Brytanii, które są obszarami publicznymi, w których może przebywać dużo osób, i taką odpowiedzialność muszą przejąć częściowo. Przedsiębiorcy, osoby, które zarządzają tymi terenami, właściciele, to mogą być oczywiście również organizacje, rządy lokalne, tak, organizacje pozarządowe, samorządy, organizacje charytatywne. No wszyscy ci, którzy odpowiadają za, dano, za dany obszar. Bierze się to stąd, że w tej chwili, tak jak pisałem w artykule, jest około 650 tysięcy takich obszarów publicznych w Wielkiej Brytanii, tyle się szacuje, że tego jest, w których może. Pewnych maksymalnie przebywać nawet 100 osób, i te obszary zostały zakwalifikowane jako taki pierwszy poziom tej nowej procedury zabezpieczenia przestrzeni publicznej. Drugi poziom jest to są obszary, gdzie będzie mogło być powyżej 800 osób. Ale może nim jeszcze będziemy mówili o tym, wróćmy do tego, dlaczego, co się stało takiego w Manchester Arena i co się stało w Borough Market, że zaczęto na to zwracać uwagę. Przepraszam cię, ale muszę, muszę przerwać jedną rzecz, muszę zapytać, bo dziwią się wszyscy, może ci, którzy nie do końca też mają tego świadomość, dlaczego pewne zadania przerzucane są jakby poza, że tak się wyrażę, sektor państwowy. Z jednej strony ja patrzę na to tak, że w systemie antyterrorystycznym, czy ochrony antyterrorystycznej, zwał jak zwał, no to tak naprawdę gdzieś tam tymi podmiotami jesteśmy wszyscy, od państwa po ostatniego obywatela, ale chyba w tym wszystkim gdzieś się zapomina. Że model funkcjonowania brytyjskiej policji jest zdecydowanie inny niż nasz, i tam większość policjantów na normalnym świecie nie jest uzbrojona. No jest to model no znacząco inny, chociażby od takiego funkcjonowania policji, jak chociażby w Polsce. No to przede wszystkim trzeba byłoby odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze to jest takie, z, z jakiej perspektywy wychodzimy. Czy wychodzimy właśnie z tej perspektywy, której, którą wspomniałeś, że każdy obywatel jest zasobem antyterrorystycznym i włączamy całe społeczeństwo do minimalizowania strat wynikłych z terroryzmu, czy próby powstrzymania tych strat? Czy po prostu myślimy w kategoriach płacę podatki, państwo ma być silne i ma mnie tutaj wesprzeć? I ja myślę, że ta dyskusja też toczy się w tej chwili także w Wielkiej Brytanii. O tym możemy potem jeszcze porozmawiać. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pytanie: jakie obowiązki przenosimy na te osoby? To znaczy, jakie obowiązki przenosimy na, zarządz na zarządzających i osoby spoza tak zwanego no, aparatu służb, tak? czy aparatu przymusu? Przenosimy na to te, te obowiązki, przenosimy takie, które mają tak naprawdę zabezpieczyć. Te przestrzenie przed terrorystą lub zminimalizować skutki ataku. Tej opcji powyżej 100 osób na przestrzeni, to od, tak naprawdę będzie wymagało się od osób zarządzających czy ich pracowników przejście pewnego szkolenia, dowiedzenia się, jak postępować w pewnych sytuacjach. Przejście może zasad udzielania pierwszej pomocy, bo OK mogą kogoś ranić nożem, ale może można udzielić tak tej pomocy, że ktoś będzie w stanie przeżyć do przyjazdu karetki. opracowania pewnych procedur ewakuacyjnych, jak zwolnić terrorystę, zwolnić jego postęp w czasie ataku. Przecież to też nie mówimy o tym, że osoby zarządzające takimi przestrzeniami mają zapobiegać wielkoskalowym atakom. To jest Bardziej przygotowane właśnie pod to, co wydarza się mniej więcej teraz, to znaczy pod te ataki niskiej intensywności ataki z nożem, ataki z bronią strzelecką. Raczej nie mówimy tutaj o tych wielkich zamachach dobrze przygotowanych, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. Janku, bo trzeba też chyba podkreślić, że tak naprawdę jednym z takich najważniejszych, chyba, obowiązków tychże zarządców, będzie tak naprawdę sporządzanie analiz ryzyka tak. i de facto nie zapobieganie zamachom jako takim, tylko minimalizowaniu tegoż ryzyka, tak? Tak, dokładnie tak. Tutaj, jak oglądałem różne debaty na ten temat, to ludzie, którzy stali za wprowadzaniem tego prawa, którzy lobbowali też za tym, bo minęło kilka lat i to prawo zmieniło nazwę z Protect Duty na Martin's Law. Dlatego, że zaangażowała się też matka osoby, która zginęła w Manchester Alina, i ludzie, którzy po prostu, no jakby nadano to trochę taki bardziej PR-owy wydźwięk tego, żeby po prostu tak zabezpieczyć przestrzenie, żeby inni ludzie nie cierpieli tak jak ona, kiedy straciła syna. Ale wracając do, do, do samego tego, tak, to ma być spowolnienie, to ma być przygotowanie planów i w tym obszarze do stu powyżej 100 osób, to te plany są wskazane. W powyżej 800 są plany wymagane. I przygotowanie powyżej 800 osób to już jest, są dużo większe obowiązki. To znaczy, trzeba też określić strefy, jak te strefy są oddzielane, zasady monitoringu, zaplanować przestrzeń, zaplanować bariery antydostępowe dla samochodów, na przykład. To już wszystko będzie zależało od. Tej analizy, o której wspomniałeś, najpierw przeprowadzamy analizę i patrzymy, co jest potrzebne. I ludzie, którzy wprowadzali to prawo, mówią, że to nie chodzi o to, żeby w każdym sklepie stworzyć system bezpieczeństwa taki jak na lotnisku, że to nie chodzi o to, żebyśmy po prostu stworzyli, no, praktycznie twierdzę z poszczególnych lokali restauracyjnych. Jako przykład podają, że jeżeli na przykład ktoś ma sklep. I ten sklep może odwiedzać dwie-trzy osoby, to budowanie przed tym sklepem za 30 tysięcy funtów jakiejś antydostępowej przeszkody dla samochodu, no mija się trochę z celem. Natomiast kiedy już jest to lokal, gdzie jest 200 osób, to może trzeba to rozważyć. Więc to są dodatkowe obciążenia rzeczywiście dla przedsiębiorców, ale też niektórzy przedsiębiorcy, niektóre grupy przedsiębiorców, no, może powiedzieć, nie protestują bardzo przeciwko temu, a nawet witają to jako taką poprawienie bezpieczeństwa i może zwiększenie no, swoich obrotów, w związku z tym, że no, te przestrzenie będą bardziej bezpieczne, bardziej dostępne dla ludzi. Tutaj. Pozytywnie się wypowiadało o, tym prawie, wypowiadało o tym prawie stowarzyszenie branży nocnej rozrywki, tak, czyli bran branży te, takiej pracującej w godzinach nocnych, czyli te wszystkie puby, knajpy, dyskoteki, kluby nocne. To raczej pozytywnie patrzyli na, na to prawo, zwłaszcza, że to prawo to nie jest tylko wymaganie, to prawo to są również duże platformy wiedzy, które pokazują różne przypadki, różne rozwiązania, wsparcie dla tych ludzi. I to nie jest tylko taki sposób, że rzucamy wymagania od kogoś, tylko po prostu też wspieramy, ponieważ właśnie państwo traktuje obywateli jako sojuszników w tej walce, czyli jako ten element bezpieczeństwa antyterrorystycznego. I to jest tak, że no dzisiaj służby specjalne terrorystyczne są w stanie doradzać, 0,2% przestrzeni takiej publicznej bezpośrednio w Wielkiej Brytanii. Więc ten atak może nastąpić w, w każdym dowolnym miejscu, i jakby no, to jest próba wprowadzenia bezpieczeństwa dodatkowego, które i tak gdzieś tam się pojawia. Przecież mamy kwestię bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem, czy w ogóle jakiegoś. Z, jakieś takie ogólnie pojętego bezpieczeństwa, gdzie są od, odpowiednie ustawy i one też nakładają różne obowiązki na przedsiębiorców. Janku, a czy mógłbyś wrócić jeszcze do jednej z poprzednich swoich myśli, bo powiedziałeś, żeby o tym wszystkim tak naprawdę rozważać, należałoby także wrócić do tych trzech no, nieszczęsnych wydarzeń i przy okazji też chciałbym zapytać o to, bo powiedziałeś o tym udziale obywatela w tym wszystkim. No to chciałbym przypomnieć, że przecież podczas jednego z zamachów, chociażby zdaje się, Polak, tak? Jakimś harpunem, już teraz nie pamiętam dokładnie, przecież obezwładniał jednego z zamachowców i pewnie wynika to z tego, a być może wyprowadzi mnie z błędu, i, i myślę, że taka informacja dla naszych słuchaczy też będzie ważna, że właśnie bardzo często i zresztą to była pewnego rodzaju taka chyba ewolucja, że nie tylko broń palna, nie tylko materiały wybuchowe. Nieduże, spektakularne ataki, ale bym powiedział takie, jakkolwiek brzydko to nie zabrzmi. Skromniejsze w formie z użyciem chociażby noża, z użyciem samochodu, no, czyli takich narzędzi, których nabycie nie budzi de facto zainteresowania kogokolwiek, a które niestety mogą być też wykorzystane przy realizacji już takiego ataku. No to teraz jakby tu systematycznie podejść do tego, to przede wszystkim to jest to, że o czym mówisz, to znaczy zmienia się charakter ataków terrorystycznych wraz z upadkiem Państwa islamskiego, z wraz, z, wraz z upadkiem takiej siły i przestrzeni, gdzie można byłoby te ataki planować. Zresztą te ataki są planowane, ale służby działają. Myślę, że dużo lepiej mają więcej doświadczenia, i takie ataki są też wychwytywane, i to jest głównie rola służb, czyli powstrzymać te duże ataki. To Państwo Islamskie uciek i organizacje terrorystyczne też, no bo też mamy już i ataki skrajnej prawicy, uciekają się do takiej formy ataku, no bardzo prostej, zaimprowizowanej, raczej do zradykalizowania człowieka, który sam w pewnym momencie dokona jakiejś takiej zbrodni. Nawet nie, muszą, nie musi kupować noża. W Szwajcarii mieliśmy przypadek, że ktoś po prostu wszedł do sklepu, wziął nóż ze stoiska i zaczął tam dwie osoby poważnie ranił. Więc takie ataki będą raczej miały miejsce, bo one są łatwe do przeprowadzenia. Może nie są spektakularne, no ale sieją ten strach i dają przypomnieć osobie, organizacjom terrorystycznym, że działają. Więc przeciwko temu właśnie to prawo jest, żeby powstrzymać takie rozproszone, drobne ataki i to co wydarzyło się w Manchester Arena było dokładnie analizowane bo tam oprócz śledztwa takiego sądowego żeby dowieść winy to było jeszcze takie dochodzenie które miało zanalizować błędy właśnie i wyciągnąć wnioski z całej tej sprawy tam były dwie niepokojące rzeczy jedna rzecz że Salman Abedi który dokonał zamachu modlił się godzinę przed wejściem mając duży plecak yy, gdzieś w, no, w pobliskim parku to zostało zgłoszone funkcjonariuszowi policji, który no niespecjalnie się tym tematem zainteresował. No, pomyślał, że no, człowiek się modli, to nie możemy być rasistami i myśleć, że po prostu no, każdy modlący się muzułmanin jest zagrożeniem. Po części miał rację, no, ale jak się okazało, też no, w sposób nie do końca. Tak? Drugi o wiele poważniejszy przypadek to już było w samej hali wejściowej. Przed koncertem. Salman Abed pojawił się dużo wcześniej i czekał tam z dużym plecakiem. To zwróciło uwagę jednego z ojców, czekających też na swoją córkę. On podszedł, powiedział ochronie, że takim miejscem coś takiego jest. Ten ochroniarz podszedł, nawet zauważył, że ten człowiek jest zdenerwowany, kapie z niego pot, a jednocześnie, mimo wszystko, nie podjął żadnych działań, bo właśnie, no cóż, no człowiek wy wygląda obco, no, jest ten lęk przed tym, żeby nie stygmatyzować pewnych społeczności i nie podjął działań sprawdzających, które powinien był już podjąć w tym momencie. Więc to jest jeden z wniosków, że jakby te służby bezpieczeństwa takiego dużego eventu, no to już mówimy o tej, tej wyższej grupie, powinny mieć konkretne procedury, co, co robią w takich sytuacjach, jeżeli ktoś się pojawia z dużym plecakiem, i tak dalej, muszą zostać przeszkolone, tego ewidentnie tam zabrakło, no i zginęło, zginęło ponad 20 osób. Ale jeżeli My mówimy o zabezpieczeniu przed takimi zamachami terrorystycznymi, i jeżeli tutaj troszeczkę wrzucę jeden kamyczek przeciwko temu prawu, to znaczy, to się podaje jako ten zamach w manchester wydaje się, jako podaje się jako taki przykład, co, co, do zainspirowania tych zmian prawnych, to teraz powinniśmy się zapytać, a co zrobiły służby? No bo wiesz, i, i zdajesz sobie z tego sprawę, to znaczy, jeżeli już facet zakłada plecak, z ładunkiem wybuchowym i idzie w stronę miejsca, gdzie ma się wysadzić, nie jest przez nikogo kontrolowany, żeby go ewentualnie przejąć. To znaczy, że służby już zawiodły. Nie? To, już, to już jest ten etap, że coś wcześniej nie zostało wykryte, nie, nie był sprawdzony. Natomiast ci, ludzi, ci ludzie, czyli on ze swoim bratem, praktycznie rodzina, byli już w, na monitorze służb, ponieważ on obracał się w środowisku byłych bojowników libijskich. W środowisku rekruterów ISIS, miał kontakty z radykalnym imamem w więzieniu, odwiedzał go nawet przed zamachem. Z ojcem wyjeżdżał w 2011 roku on i brat do Libii na walkę przeciwko Kaddafiemu. Właściwie rodzina przebywali też jako uchodźcy, którzy walczyli wcześniej przeciwko Kaddafiemu, ale byli też podejrzani o związki z radykalnymi islamskimi milicjami w Libii. Więc tam było dużo sygnałów, gdzie służby mogły coś zrobić, bardziej się zainteresować. Więc mówienie tylko, że te wnioski z Manchester powinny dotyczyć tylko organizatorów różnych takich eventów, to, to jest troszeczkę no, przekierowanie uwagi, bo trzeba by było się zapytać, co, co w tym momencie, jakie zmiany nastąpią w działaniu służb. Drugi zamach to był łączony zamach na Borough Market i London Bridge, i tam też mieliśmy w 2017 roku na początku coś, co wyglądało jako zderzenie samochodu, wypadek. Potem wyszło z niego, wyszły z niego trzy osoby, które zaczęły zabijać innych. Zginęło 8 osób, 48 zostało rannych. I przez pierwsze kilka minut tak naprawdę nikt się nie zorientował, że to był zamach terrorystyczny. Dopiero potem była jakaś reakcja policji. Wszyscy zostali za, zastrzeleni w czasie akcji, ale tutaj były też takie sygnały, że nie było tej czujności, tego, tej informacji, właśnie, bo jednym z elementów tego nowego prawa jest też konieczność ustalenia zasad komunikacji osoby obsługującej, zarządzającej takim miejscem z, ze służbami, tak, i konieczność odpowiedniego informowania takich służb. Ustawodawca brytyjski, tak naprawdę, wyszedłbym powiedział z konsultacjami do i samorządów właściwie, i do obywateli. Może to nie była jakaś wielka grupa, ale jednak postanowiono, że to nie tylko jakby po stronie ustawodawcy jest jakby wy wyklarowanie pewnych zasad, tak? Czyli jednak było te wyciągnięcie jakby dłoni do tej drugiej strony, do tej strony społecznej. Wskazanie, jesteście nam potrzebni, jak na to patrzycie i czy tak naprawdę. Się zaangażujecie? To też kwestia innej trochę kultury legislacyjnej? Czy jak ty to odbierasz? Ja myślę, że to jest jedna kwestia: to kultury, to dwa tego paradygmatu. Jeżeli mamy patrzeć na to, że obywatel jest zasobem antyterrorystycznym, to musimy podejść do tego obywatela w taki sposób, jakby on rzeczywiście był naszym partnerem. A nie, że my mu to nakazujemy być zasobem, bo jak nakażesz komuś być zasobem, no to prawdopodobnie zacznie się migać od tego, bo nie będzie czuł się w ogóle związany z tą sprawą. Tutaj były i konsultacje z zarządami, właśnie z organizacjami przedsiębiorców i z samorządami. Ludzie też byli pytani. Oczywiście, no jak zapytasz ludzi w sondażu, czy przedsiębiorca prowadzący dany biznes ma zadbać o ich bezpieczeństwo, czy kościół, ktoś kto zarządza kościołem, ma zadbać o dane bezpieczeństwo, to ci powiedzą, że tak, nie? No bo wiesz, dopóki nie jesteś przedsiębiorcą, to co ci szkodzi, nie? Jakby tutaj tak, tym, tym sondażom takim się nie dziwię, że, że takie odpowiedzi padały. To jednak ten dialog był potrzebny, bo i tak teraz w tej chwili. Pojawiają się problemy i dyskusje, to znaczy, samorządy mówią, że one cierpią na brak środków, mają dużo tej przestrzeni do zabezpieczenia, bo przecież samorządy mają i stadiony, i mosty, i swoje budynki, takie jak ratusz, czy inne budynki użyteczności publicznej, które muszą zabezpieczyć. Więc tu pojawia się kwestia właśnie finansowania tego. Przedsiębiorca prawdopodobnie wprowadza to w koszty i będzie musiał przerzucać te, te koszty na klientów. Natomiast też są problemy tego typu, że nie zawsze wiadomo, kto jest odpowiedzialny za dane miejsce. To znaczy, część miejsc ma osoby, które są właścicielami, a są też najemcy, tak? Nie jest to do końca jasne w tej ustawie, kto w takim przypadku powinien przejąć odpowiedzialność. Okej, okay, może to jest jasne, może to nie jest dobrze zinterpretowane, może ludzie jeszcze o tym tego nie wiedzą, więc ten, ten okres wprowadzania tej ustawy będzie te, też, też tutaj ustawodawca popatrzył troszeczkę w taki sposób, że ja muszę nakazać ludziom, musi być odpowiedzialność, bo to jest troszeczkę tak jak z tym polskim i, i też z innymi takimi systemami, o których się mówi, że Uczymy ludzi zachować się w sytuacji antyterrorystycznej, czyli ta, ta polska strategia 4U, uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Ale jak ktoś się tym nie zainteresuje, no to nie popatrzy, nie, nie obejrzy. Ta świadomość nie będzie szersza. Brytyjczycy mówią, musimy nakazać, żeby ludzie mieli motywację, żeby zainteresować się tymi wszystkimi materiałami, które dla nich przygotowaliśmy. A z drugiej strony zdają sobie sprawę, że to jest trudne, więc... Ten nakaz w tej chwili jeszcze nie przewiduje jakichś takich poważnych sankcji, które, jeszcze wiele o tych sankcjach się nie mówi, które po prostu no, będą prawdopodobnie dalej wypracowywane, więc jest ten taki okres przejściowy, nazwijmy. To jest ta jakby inna, inny sposób patrzenia. Jeżeli chcesz patrzeć na coś, wrócę do tego, jako swój zasób, to musisz sprawić, żeby był po twojej stronie, a nie przeciwko tobie. Ale z tego, co można wyczytać z artykułu i również i ciebie posłuchać, to ja mam takie wrażenie, nie chcę w ogóle też chwalić naszej strony, bo oczywiście też się umówiliśmy, że odniesiemy się do naszego polskiego podwórka i, i troszeczkę już fakty uprzedziłeś, ale no, u nas przecież, tak naprawdę plany antyterrorystyczne obowiązują, różne miejsca i obiekty muszą przygotowywać coś takiego. Z drugiej strony mamy imprezy masowe, mamy ustawę względem tego, też pewne zabezpieczenia muszą mieć miejsce, więc mam wrażenie, jakbyśmy trochę może Brytyjczyków lekko wyprzedzili. W jednostce takiej, która się nazywa Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowano właśnie całą tą kampanię społeczną 4U, o której wspomniałeś. Prowadzi ona również szkolenia, no tak, w takim szkoleniu miałem przyjemność też uczestniczyć. Między innymi prowadziła je doktor Paulina Piasecka, którą pozdrawiam. Ja również. I świętej pamięci nasz kolega doktor Krzysztof Wiedel. I powiem szczerze, takie szkolenia na pewno były ważne, nie wiem powiem szczerze jak dzisiaj to wygląda, czy z takim samym zaangażowaniem jest to prowadzone, bo nawet przed naszą rozmową jeszcze sprawdziłem, czy coś się zmieniło na stronie kampanii, tam jest film przygotowany, bym powiedział nawet w sposób dość ciekawy i zaplanowany jest to w sposób, bym powiedział dobry, ale już gdzieś zaczęły się jakieś problemy, bo na przykład są wyłączone komentarze pod filmami. I jednym z takich chyba głównych zarzutów, tak naprawdę tej polskiej wersji, tej kampanii 4U, tak jak wspomniałeś, uważaj, uciekaj, ukryj się. I na końcu jest właśnie ten udaremni, atak. I nie zapomnę tego slajdu, to ty jesteś tym pierwszym antyterrorystą, tak. I właśnie w brytyjskim podejściu do tej pory to było trochę inaczej. Ta funkcja hit, jak oni to nazywają, czyli uderz, ona do tej pory była trochę wyłączona. Teraz trochę u Brytyjczyków się to zmienia. Dla mnie w, na naszym polskim podwórku dalej jest to mocno dyskusyjne, ale to jest. I do czego w sumie tak naprawdę chciałbym chciałbym teraz pójść o czym chyba też warto by było porozmawiać mówiąc o polskich realiach. Na Twitterze jeśli dobrze pamiętam, gdzie wrzuciłeś informację o swoim artykule w InfoSecurity 24 urodziła się, że tak powiem, dyskusja się urodziła tak naprawdę o dostępie do broni jako sposobie na przeciwdziałanie takim sytuacjom padały argumenty, że policja czy inne służby zawsze będą później niż zwykły Kowalski, niż zwykły obywatel na miejscu, który już może interweniować. Ja powiem szczerze, patrząc również z zawodowego doświadczenia, mam spore wątpliwości, czy tak to powinno wyglądać. Okej, okay, to jedźmy tak po kolei, rozbierając ten temat Polski. Tak? Po pierwsze, Polska to jest inny poziom zagrożenia. Terrorystycznego niż Wielka Brytania. Funkcjonujemy w, w trochę innych realiach, ale oczywiście na pewne rzeczy trzeba się przygotować. Różnica pomiędzy tym, co mamy w tej chwili w Polsce, a tym, co teraz wprowadza Wielka Brytania, jest ta pewna obowiązkowość, wyznaczenie konkretnych osób odpowiedzialnych i trochę większa, chyba szersza skala, bo my, jak mówimy o imprezach masowych, mówisz tutaj o pewnych budynkach, no to są raczej myślimy o tych większych budynkach. Nie sądzę, że w Polsce specjalnie bezpieczeństwem antyterrorystycznym zajmuje się lokal, w którym może przebywać 200 osób, pić piwo, tak? więc to jest, to jest jedna rzecz. To różni nas. No, u nas te wszystkie szkolenia, które uważam, że powinny być powszechne, ta strategia 4U to powinna gdzieś w jakimś momencie występować, moim zdaniem, w szkole średniej na zajęciach zamiast PO, albo na zajęciach w ramach, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie czy, czy godzin wychowawczych. Gdzieś to powinno być przeprowadzone, bo to tak naprawdę. Nie trzeba przeszkolić ludzi gruntownie z antyterrorystycznej walki, tylko z pewnych zachowań i wiele godzin na to nie, nie potrzeba. Tak? To, żeby pewne rzeczy weszły do głowy. Ten brak obowiązkowości to jest jedno. Druga rzecz, o której mówimy zawsze w, i było mówione na tych szkoleniach, na których byliśmy i na, to, 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 które się pojawiały przy, te, przy tych czterech U, gdzie ten ostatni jest udaremni atak, to my mówimy o tym, że to jest pewna sekwencyjność działań. Najpierw uważaj, bądź po prostu czujny. Jak coś się wydarzy, to uciekaj się i ukryj, jak możesz. Jak nie możesz uciec z danego miejsca, to ukryj się w tym miejscu. To te filmy o tym są. Najpierw spróbuj uciec, poinformować kogoś, ukryć się. Jeżeli ukryjesz się, też możesz spróbować poinformować. I dopiero, jak nie masz wyjścia, to działaj zdecydowanie i spróbuj udaremnić atak. To nie jest budowanie bohaterów z całego społeczeństwa, którzy będą po prostu rzucać się. Wir walki, jak zobaczą terrorystę, to jest właśnie z tego, co pamiętam w tych filmach, to jest wyprowadzenie ludzi, których można wyprowadzić z obszaru zagrożenia. To jest też na przykład takie sytuacje, jeżeli ktoś wpadł w stupor, to nie ciągniemy go na siłę, tylko sami uciekamy, bo będzie więcej ofiar, jeżeli zabiją nas dwójkę, niż tą jedną osobę. Mało to bohaterskie, ale mówimy po pewnej statystyce przeżycia i statystyce zmniejszania liczby ofiar. Więc, jeżeli wychodzimy z tego myślenia, to wchodzenie tutaj z dyskusją, że dostęp do broni z tego powodu powinien być bardziej powszechny, to jest trochę, właśnie myślenie w zupełnie innej strukturze i mam wrażenie, że to jest dyskusja bardziej o tym, czy w Polsce powinien być powszechniejszy i lepiej dostęp do broni, czy, czy ta broń powinna być łatwiej dostępna dla obywateli, to jest zupełnie inna dyskusja. Nie wykorzystywałbym tutaj do tego przyczyny terrorystycznej. Też są badania, zdaje się, ze Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam, że część zamachów, i to znaczna część, nawet w połowie zamachów, które zostały udaremnione przez obywateli takich aktyw-shooter, przepraszam, to z głowy będę mówił, ale to jest około 50% udaremnionych bez broni. Czyli zaatakowania jakimś narzędziem, uderzenia kogoś z tyłu i w jakiś sposób przerwania tego działania. To nie, były, to nie byli ludzie, którzy akurat koniecznie musieli mieć w tym momencie broń. Więc to, co chcę powiedzieć, to w przypadku terrorystów nie zachęcałbym ludzi do tego, żeby mając, posiadając nawet broń, jeżeli w jakiś sposób nie są obyci z nią w strzelaniu, wiesz, bo strzelanie do tarczy to jedno, strzelanie do człowieka to jest przecież coś zupełnie innego, żeby się pakowali w taką akcję, dopóki naprawdę nie muszą. No ważne jest chyba też to, że nie wiem, jakbyś sam się znalazł w takiej sytuacji i widzisz, że ktoś, kto znajduje się blisko ciebie, zaczyna się oszczeliwać z terrorystami, którzy wcześniej niekoniecznie do ciebie strzelali, no to niestety też ściąga na ciebie pewne zagrożenie, którego być może nie musiało być, bo. I to mocno podkreślam chociażby na zajęciach ze swoimi studentami, kiedy ich trochę zmuszam do opanowania teorii falowości terroryzmu i wskazuję między innymi na różnicę między trzecią a czwartą falą, bo tu są też bardzo spore jakby niuanse, które wskazują nam, czy mamy szansę na przetrwanie w danej sytuacji czy nie, co może się okazać bardzo ważne, bo no jeżeli sytuacja, jest mocno bym powiedział, jest bardzo duże zagrożenie, i wiadomo, że nasze szanse są nikłe, no to wiadomo, że ten opór, no i tak warto spróbować, tak, podjąć. Ale jeżeli widzimy, że tak naprawdę terrorystom chodzi o coś innego i być może po prostu lepiej wykonywać ich polecenia i jest szansa na przetrwanie, to nie zawsze warto ten opór podejmować. Czym innym będzie też nasze działanie, kiedy jesteśmy sami, czym innym, kiedy będziemy z bliskimi, czym innym, kiedy mamy pewnego rodzaju doświadczenie w pewnych rzeczach, potrafimy sobie też radzić w sytuacjach stresu i zagrożenia. I wydaje mi się, że tak naprawdę no każdy, no nawet nie wydaje mi się, pewny jestem, każdy z nas jest inny i każdy inaczej zareaguje w danej sytuacji. Dokładając do tego jeszcze broń w rękach obywateli, dokładając jeszcze do tego sytuację, że służby wcześniej czy później na miejscu się pojawią i na twarzach nie mamy napisane, czy my jesteśmy tymi dobrymi, czy jesteśmy tymi złymi. A to też rodzi pewnego rodzaju, już nie chcę powiedzieć, że komplikacje, ale być może i no, dość dramatyczne konsekwencje. Wiesz co, Oprócz tego tutaj też wspominasz, może gdzieś tam wpuszczasz ten temat trochę, to jest kwestia kultury broni, tak, w danym kraju, to znaczy kultury posiadania broni. Jeżeli często się podaje przykład Szwajcarii, gdzie ludzie są w rezerwie i posiadają tą broń po prostu i ćwiczą regularnie z nią. Jeżeli podaje się przykład Izraela, gdzie większość osób dorosłych praktycznie przeszła przez wojsko czy inne służby, a często znajdowała się w sytuacjach konfliktu, Całkowicie nieporównywalne z nami przykłady, prawda? Tak. To ich zachowanie, które czasami widać na filmikach, gdzie ktoś wyskakuje z nożem czy z samochodem, wjeżdża w pasażerów, a potem jakiś Izraelczyk wyciąga broń i udaremnia ten atak, czy kontynuowanie tego ataku, to jest zupełnie inna sytuacja, niż by była u nas. Muszę znowu weźmieć w zdanie. Mi się przypominają takie filmiki, które są takim, bym powiedział, wręcz elementarzem. Załóżmy, w Jerozolimie coś się dzieje, pojawia się nożownik, jest właśnie jakaś restauracja, kino, cokolwiek, i tam jak na weselu nagle powstaje wężyk, oczywiście pojawia się taki lider, bo zawsze ktoś gdzieś tam będzie przejmował pewną władzę nad daną sytuacją kryzysową. I wszyscy elegancko, jeden za drugim, przystępują do ewakuacji z danego miejsca, tak? Może też w tą stronę szkolenia tak naprawdę powinny pójść niż bardziej tak. nastawiać się na to. Jak sposób bym powiedział, bojowy, podejmować pewien, pewien opór. Ale pewnie to też dyskusja tak naprawdę szersza, już na, na trochę inny temat, jak ująć społecznie też antyterroryzm. Tak, oczywiście. To, wiesz, no, no masz rację. Po prostu, jeżeli kiedyś mieliśmy przygotowanie do obrony, to może dzisiaj powinniśmy mieć takie przygotowanie właśnie do współczesnych zagrożeń współczesnego świata i to może po prostu. Ułatwić ludziom w przyszłości przeżywanie takich rzeczy i, i tyle. Ja, nie, ja się bardzo cieszę, że w ten sposób to powiedziałeś i mocno to podkreślę, żeby też słuchacze zrozumieli. Powiedziałeś o współczesnych zagrożeniach. Nie wydzieliłeś tylko i wyłącznie zagrożeń związanych z terroryzmem, bo przecież tych zagrożeń jest zdecydowanie więcej. Myślę, że to też temat na osobny odcinek, do którego już teraz Cię zapraszam i mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać, bo trochę w naszym ujęciu Wydaje mi się, że często skupiamy się tylko i wyłącznie na tym zagrożeniu, a o tych wszystkich chyba zapominamy, co? No, myślę, że wiesz, no, świat się zmienia i powinniśmy się do tego dostosowywać, nie? To jest tak samo, wiesz, prawdopodobnie nikogo w szkole nie uczą, jak zabezpieczyć komputer swój, nie? Czy, 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 czy chronić się przed bezpieczeństwem ataku cybernetycznego? Przecież, który może być dokonany na zwykłego obywatela, zaszkodzić mu, wywołać jakąś traumę. To są rzeczy, gdzie ludzie powinni się uczyć, no, chronić siebie i bliskich w różnych aspektach. Jeszcze wracając do samej broni terroryzmu, to oczywiście ja nie dyskutuję tutaj w kwestii tego, czy broń powinna być bardziej czy mniej powszechna. Ja mówię tylko tutaj, chciałem to podkreślić, że to dotyczy głównie. Tego aspektu terrorystycznego i uzbrojenia obywateli, żeby powstrzymywali terroryzm w Polsce. Wszystkich zwolenników dostępu do broni chciałbym uspokoić, na pewno jesteśmy Ja nie zwolennikami tego, aby prawo, cały system prawny, legislacja była bardzo klarowna, aby nie było miejsca na pewne interpretacje najróżniejszych organów w przydzielaniu tak naprawdę pozwoleń, żeby, żeby właśnie takich sytuacji nie było i no i tyle chyba. Tak. Link do artykułu Jana Wójcika pod tytułem Zasady prewencji antyterrorystycznej do zmiany. Wielka Brytania wyciąga wnioski z wydarzeń w Manchester Area. Znajdziecie państwo oczywiście w opisie odcinka. Ja nie bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Zapraszam oczywiście ponownie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło. Do widzenia. Moim państwa gościem był Jan Wójcik, ekspert Fundacji Security for Freedom i współpracownik układu sił Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.